Uwaga, Polonia w okręgu wyborczym 6-11 w Mississadze. Głosujcie na Polkę Natalię Kusendową, kandydującą na kuratora oświaty w katolickim dystrykcie szkolnym Dufferin Pill. Niech Was nie zmyli jej nazwisko. Natalia ma ojca Słowaka, ale mama jest Polką, która wychowała ją na praktykującą katoliczkę. Od lat związaną z kościołem świętego Maksymiliana Kolbe. Od najmłodszych też lat Natalia poświęcała każdą wolną chwilę pracy społecznej na rzecz Polonii. Począwszy od obozów na Kaszubach, gdzie jako podkomendantka chówca ZHR była odpowiedzialna za harcerzy, po akcje studenckie takie jak Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie PISK, która m.in. fundowała Dom Pamięci w Parku Paderewskiego. A potem było Quo Vadis i Iskra. To niezwykła akcja studentów polskiego pochodzenia, której przewodziła Natalia, polegająca na zajęciach przybliżających świeżo upieczonym studentom polskiego pochodzenia uczelniane doświadczenia. Natalia Kusendowa walczyła o utrzymanie Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Toronto. Wraz z innymi studentami zorganizowała w tym celu koncert charytatywny. Mimo wielu zajęć na swoich studiach poświęciła kilka miesięcy na to, aby zachęcić artystów do występu. Wystarczyło się zapytać i byli tak otwarci na współpracę, naprawdę bez problemów. Pomogli nam też ze strony technicznej, troszeczkę nam dali różne wskazówki. Przygotowania trwały 4-5 miesięcy. Było nam z początku bardzo trudno i mieliśmy wielkie obawy, że nikt nie przyjdzie. Nagrywała wywiady z Sybirakami. Była pomostem między pokoleniem starszym emigrantów a młodzieżą. Stanęliśmy właśnie przed tym starszym pokoleniem, tą generacją, która już wiele osiągnęła tutaj w Kanadzie, Polonii. I właśnie wtedy pomyślałam, że mamy ich wsparcie i możemy naprawdę dużo zdobyć. Natalia przyczyniła się w dużym stopniu do powodzenia corocznego polskiego festiwalu na Roncesvalles. And hundreds of participants. In addition, artists, Polish folk dancing. Postanowiliśmy zaangażować więcej młodzieży, więc dziewczyny z PISK-u, z Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie, byłyśmy na plakacie i promowałyśmy bardzo mocno wśród młodzieży i mamy nawet swoją scenę w tym roku, scena właśnie PISK-u i bardzo dużo młodzieży przyszło, także jesteśmy bardzo zadowolone. Była również prezenterką społecznej polonijnej telewizji PoloniaTube. PoloniaTube, Natalia Kusendowa, witam Państwa. Oto najważniejsze informacje dnia. Obchody mordu katyńskiego i tragedii smoleńskiej. PoloniaTube, Natalia Kusendowa. Wszystkim Państwu składam moc najserdeczniejszych życzeń. Do zobaczenia już jutro, Natalia Kusendowa. Jej program wyborczy jest oparty na tych wszystkich doświadczeniach i można się z nim zapoznać na jej stronie internetowej nataliafotrasti.ca.